Z Ewangelii według świętego Marka. Syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Okup, który się płaci porywaczowi, zawsze jest niesprawiedliwy, zawsze jest pogwałceniem prawa, nigdy nie jest wystarczająco niski, nie da się go negocjować, nie da się go obliczać na wartość człowieka. Po prostu jest zawsze jakimś ugodzeniem w godność człowieka, w jego wolność, w prawo po prostu. Dlatego bardzo ciekawe jest to, że Jezus używa słowa okup i mówi, że zapłaci za nas okup, wtedy, gdy Jan i Jakub próbują wywalczyć dla siebie pozycję ministrów w przyszłym Bożym Królestwie. On im uświadamia, że zanim zaczną obstawiać stołki, zanim zaczną zarządzać królestwem, które sobie wyobrażają na wzór królestwa ludzkiego, ziemskiego, zanim to wszystko, muszą wpierw pomyśleć o tym, że są tak naprawdę niewolnikami, że są więźniami, że trzeba za nich zapłacić okup, trzeba ich wypuścić ze strasznego więzienia, w którym są. Oni myślą o zaszczytach, a Jezus myśli o ich wolności. Bardzo się to myślenie rozmija i Jezus po to właśnie uświadamia im, że są więźniami, by zrozumieli, jak bardzo nisko upadli przez niewolnictwo w grzechu. Niech uświadomią sobie, a raczej my wszyscy powinniśmy uświadomić sobie, że żaden zaszczyt nam się nie należy, że żadnego prawa nie mamy, bo jesteśmy niewolnikami, których Jezus wykupuje, za których płaci okup. I już sam fakt okupu, tego, że Jezus życiem swoim za nas płaci, jest największym zaszczytem, największą dobrocią Boga. Tak więc wszystko, co nas w życiu spotyka, powinniśmy przyjmować w duchu wdzięczności za sam fakt wolności dzieci Bożych, wyzwolenia z niewoli grzechu. Dziękuję Wam za to miłe spotkanie i do zobaczenia jutro.